Panie Michale, czy Tomasz Hajto w końcu wymienił opony na zimowe? Nie mam pojęcia, muszę zapytać Tomka przy najbliższej okazji. Tomasz Krochowski, co pan sądzi o sytuacji FC Albatros? Nic nie wiem, co się dzieje. Powiedz nam, napisz. Yy, chciałbym się dowiedzieć. O co chodzi? Wyjaśnijcie z tym FC Albatrosem, bo widzę, że są tu śmichy, a ja znowu pewnie coś jak yy, co? Stary pijany gra w FC w Albatros? O co chodzi? Znów coś mnie tutaj podpuszczacie. Energetic Music pisze: Mój stary, ulany może grać, ale trzeba mu browca dać. Taki rym jest uprawniony do grania w każdej lidze. Jakoś przeczytało mi się to. Co, kto? Łysiejący ogier po 40 w obcisłych rurkach. Ktoś tak się samokrytycznie nazwał. Potwierdzone info, panie Michale. czy na zimę pali pan miałem, drewnem czy gazem? Słucham? Nigdy nic niczym nie paliłem w domu. Jakoś tak się udawało, że zawsze były w domach kolejnych, w których mieszkałem, kaloryfery. O, Marek Mosko, jak mnie cały czas usiłuje wkręcić y, Jacek Zwierzyński To pewnie jakiś kolejny pato streamer, co? Ha, ha, ha. Wiedziałem, że tak. Y, jak nie Daniel Magical, to ale zobaczcie, jak mnie podpuszczają. Panie, czy sądzi pan, że nowy zawodnik Jacek Zwierzyński podoła oczekiwaniom kibiców? Jak jak, że tak powiem, opróżni kociołek dwa razy, to podoła. Eee, zobaczymy, czy przyjmie to wyzwanie. Poranny. Mm. A już niech będzie, jest. Która to jest? 004. Eee, Poranny stolec mroku. Eee, dziś w pubie maksymalnie irytujący facet opowiadał, że. Lewy LFC rozjedzie, później krzyczał, że ten Liverpool to drewno, mane i salach. Panie Michale, jak pan skomentuje postawę reszty zawodników Liverpoolu? Pozytywnie. Grecki bóg Domestos. Nie znam takiego boga, a studiowałem filologię klasyczną i z, z, z mitologii byłem po prostu bogiem. Bogiem. Domestosa nie kojarzę. O, Mateusz Czpis, cześć wujek. Mateusz, mieliśmy nie ujawniać łączących nas relacji rodzinnych. No, ale już jak napisałeś, to poszło. W ogóle Mateusz do mnie napisał, że wczoraj ten tutaj, który yy, pisał jako Mateusz Czpis i pozdrawiał wujka, czyli mnie, że niby jesteśmy skoligaceni, to nie on. A myślałem, że to prawdziwy Mateusz Czpis. Tak ironizuje i pisze do mnie wujku, choć ja jestem z nim w kontakcie twitterowym. I... Nie mówimy do, sobie, do siebie, e, wujku. O, pojawiła się twoja stara pijana, bo mówiłem o tym wczoraj, że dyskryminujecie, e, pisząc tylko o starym pijanym. I mój stary by trafił to, co Piątek strzelił. mówmy się, że gdyby ktoś z nas tam był na jego miejscu, każdy z nas by trafił, tylko w tym właśnie polega geniusz Piątka, że on wie, gdzie być. My byśmy się tam po prostu nie znaleźli, bo byśmy byli gdzie. Indziej. Matt King, był pan w 98 roku w Ciechocinku i jadł pan kaszankę na ciepło przy kiosku. Mattis King. Ja chyba raz byłem w Ciechocinku, ale czy w 98 roku? Wiesz co, ja byłem w Ciechocinku, bo ja pisałem reportaż o jakimś sztangiście i się spotkaliśmy w Ciechocinku i to był zawodnik, który przyznał się i zrobiłem dobry reportaż i wywiad z zawodnikiem, który przyznał się do stosowania dopingu i to właśnie było w Ciechocinku. Możliwe, że jałem kaszankę, bo przyznam się wam, że ja nie dbam o swój żołądek i zawsze jem w warsach, i dawnych, bo te nowe są lepsze, ale jakoś, słuchajcie, mam żelazny żołądek, jakoś udaje się i zawsze kaszaneczkę, kiełbaskę na, 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 na stadionie lubię wsunąć. Mm, moi drodzy, pączu się, ślinka mi cieknie, ale zanim się w nie wgryzę, to chciałem z okazji tłustego czwartku porozmawiać z Wami lukier. Mm. O! Ponczusiach piłkarskich, czyli piłkarzach z, z brzuchami piwnymi, z oponkami, z głazami, jak to mówi mój e, przyjaciel Mati Borek, pod dużym głazem grubsza ryba. Może pan powiedzieć o ponczusie? ponczusie. Nie, nie powiem, bo zaraz znowu zrobicie jakiś filmik, jak takie, co tutaj latały i mi pokazywali, że, mm, że zostałem przerobiony. Roz, rozdmuchany, napakowany, w ogóle jak w Monty Pythonie i yy, yy, Monty Python i sens życia. Zrobiliście ze mnie takiego grubasa, a tak źle wcale jeszcze ze mną nie jest. Mm. Pączek wegański. Mm. Mm. Chodzi oczywiście, żeby smażony na dobrym, wegańskim tłuszczyku. Morfeusz Król Dupeczek yy, pisze tak Wysłannik dramatu potwierdza ocenę 10 dla Szczęsnego i piątka. Okej. Okay. Filip Liga u mistrzów się jaracie barany, a w Pucharze Omanu yy, Fania SC ograła Mirbat 3-2. Gratulujemy Fania SC. Nigdy wcześniej nie słyszałem o tych różnach. Fan Mateusza Borka, Michał, jak mam wytłumaczyć żonie, która się ciągle oburza, że ciągle pana oglądam, jakieś antidotum? Fan Mateusza Borka. Nie, no, gadamy o piłeczce, tak? No, żona powinna to zrozumieć. Żoną, żono, daj nam pogadać tutaj o sprawach ważnych. O Anna Klimaszewska, Augustów pozdrawiam. Yy, yy, niektórzy już wiedzą, że Ad Augustów jest dla mnie miastem szczególnym. Mnóstwo wakacji, całe dzieciństwo. Augustów, Borki. Opowiadałem to już historię chyba w Misji Futbol, Dostałem tam też dwa razy po mordzie, ale umówmy się, że raz zasłużenie, bo yy, nie będę się już teraz może wgłębiał w szczegóły, ale chodziłem. Na randki z nieodpowiednią osobą, ale raz y, y, po prostu graliśmy w piłkę nożną. Wyobraźcie sobie chłopaki tam z kolonii. Z różnych, z różnych miejsc Polski, głównie z stoku, bo to był taki ośrodek białostocki, a ja, że rodzina pochodzi z stoku to w Augustowie, gdzie przecudnie, nad jeziorem Necko, nad jeziorem Białym, mnóstwo takich cudownych wspomnień z rodzicami, z babciami, z ukochanym psem i tak dalej, no a tu nagle graliśmy w piłkę i przychodzi, a tu taka duża ekipa przychodzi, my myśleliśmy, że oni chcą nam wywołać mecza, jak to się wtedy mówiło, ale zanim, że tak powiem, Wyszedł jakiś tam na, na przywitanie nasz jeden z chłopaków i od razu dostał strzał, no i dostaliśmy wtedy ostro pobić także nawet ktoś z Augustowa mi pisał, że no, Borki, ha ja też kiedyś od Borkowicza dostałem w pysk, tak, no więc widocznie y, y, tak tam jest. Pani Anno, pozdrawiam serdecznie. Ale nawet to, że miałem złamany nos, wyobraźcie sobie, potem operację nawet, to i tak nie, prze, nie, nie sprawia to, bym źle myślał o Augustowie. Cudowne wspomnienia, bo jak mówię, od, od, od małego chłopca tam się nauczyłem pływać, na zimowiska jeździłem, kuligi, także Augustów jest głęboko w moim sercu, zdrowie augustowian wszystkich.